Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Planet Zoo i znajdujemy się, proszę Państwa, przy wybiegu gazelopek, bo tutaj jedna z gazelopek dorosła, mieliśmy młode i tak dalej. O, proszę bardzo, nosorożec indyjski wkrótce doczeka się potomstwa. Co to się tu? Bankomat, o. No dobra, wejdźmy na przestępczość. I wymieńmy tutaj afrykańską ławkę i bankomat. No, jeżeli chodzi o przestępczość, to zdecydowanie zmniejszyła się, więc pod tym kątem jest ok, ale niestety z zadowolenia, no, ci ludzie ciągle narzekają na pragnienie, więc będzie trzeba im tutaj ogarnąć automaty jakieś z piciem, ale to później. Mamy potomstwo, jeżeli chodzi o nosorożca indyjskiego, proszę bardzo. A, ale zwykły taki. No, złota samiczka, która poprzednio urodziła się, zeszła na pniu za 10 tysięcy kredytów, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Były dwie samice, dwóch gatunków nosorożców, jednego czarnego, jednego indyjskiego. No i obie samice praktycznie zeszły od razu. A co dzisiaj, proszę Państwa? Tak. Patrzę na market, ponieważ szukam bawoła indyjskiego. Jedną sztukę dosłownie potrzebuję i adaksów. Natomiast, no, widzicie jak jest. Nie jest to wcale takie proste, więc no, godzinami się tutaj siedzi, żeby upolować coś ciekawego. Bawoły indyjskie są mi potrzebne do tego, żeby wpuścić je tutaj do nosorożców. Natomiast adaksy pod osobny wybieg, ale przeglądając jakby tutaj te moje dziubaski w magazynie, no zobaczyłem, że bardzo dużo babirus jest. No zobaczcie, to jest wręcz chmara cała, więc no, trzeba pozbyć się tego. I zrobimy sobie dzisiaj wybieg dla babirusy. Natomiast zrobimy ten wybieg tak, żeby można było po prostu odchować to, co jest w magazynie małe, bo jak widzimy, jeżeli klikniemy sobie, załóżmy na małą babiruskę, to możemy ją tylko wysłać do zoo. Nic z nią nie zrobimy, nie wypuścimy i tak dalej. Natomiast miejsce w magazynie, no, 200, to i tak jest dużo więcej niż kiedyś było, bo kiedyś można było przetrzymywać tylko 50 sztuk zwierząt, no później to zwiększyli do 200, no ale to i tak ja, jeżeli chodzi o mój syndrom chomika, no to mam mnóstwo tych zwierząt tutaj, no jedna wolna sztuka została. Szybciutko podejrzyjmy sobie jeżozwierza, jeżozwierz nam dorósł, więc elegancko, bardzo, bardzo fajnie, geny. Całkiem nieźle, więc od razu pakuję do magazynu i będzie wystawiony na sprzedaż. No tak, tego się mogłem spodziewać. No dobrze, zrobimy najpierw, słuchajcie, wybieg dla babirusy i generalnie tutaj będziemy robić ten wybieg. To miejsce zostawiam na jeszcze jedną taką ekspozycję w postaci czterech sztuk. Zastanawiam się tylko, co tam umieścimy. Natomiast już teraz możemy ogarnąć sobie, drodzy Państwo, ścieżki, tak, żeby tutaj, no tośmy ogarnęli. To krzywe takie wyszło, że ajajaj, dobra, to inaczej. 8 szerokości i spróbujemy to tak zrobić, żeby było w miarę równiutko. I teraz wyrównaj do siatki i mniej więcej dotąd. A blokada kątowa? O, super. No tutaj zmieści mi się ekspozycja, powinna przynajmniej, więc potem to zrobimy. Natomiast w obecnej chwili czas na babirusy. Wejdźmy sobie może w zoopedię. I babirusa sulaweska. Poczytajmy, jak tutaj wygląda sytuacja. A, właśnie, informacje ogólne. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany przeczytaniem tutaj tych informacji ogólnych, to możecie sobie zapauzować. Natomiast jeżeli chodzi tak w wielkim skrócie o babirusę, to
to jest gatunek narażony, ale nie jest zagrożony, czy też krytycznie zagrożony. No dobra, zobaczmy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z terenem, jaki babirusy potrzebują, no ja mam sporo tutaj tych świnek, że tak powiem, bo to takie świniowate są, no to niewielki ten wybieg. Potrzebują nawet dla 20 sztuk. Stopień drugi, 1,30 m wysokości minimalnej, więc nie jest źle. I dane gatunkowe, no to aż tyle nawet nie będziemy tutaj przetrzymywali. Maksymalnie jeden samiec, samice do 4. I co my tutaj mamy? Długość życia 18 lat, wiek dojrzałości płciowej 2 lata. No one się rozmnażają jak wściekłe, one się rozmnażają dokładnie podobnie jak guźce. Więc dobrze, no działamy. Jeżeli one potrzebują tak niewielkiego terenu, no to tutaj spokojnie damy radę. Teraz tak, weźmy sobie bariery. Może zróbmy... no jaką by tutaj zrobić? Drewnianą możemy zrobić. Ewentualnie jeszcze tego nie używaliśmy. Gabion. Stwórzmy tutaj coś takiego. O! Teraz z blokadą kątową, żeby to w miarę było prosto pod kątem 90 stopni. A myślę, że nawet w ten sposób można byłoby im to zafundować. O, taki kwadraciaczek. Nic nie szkodzi, no niech sobie będzie, tak? Raz taki kwadraciak. Czekajcie, bo szukam strefy. A, tutaj. No, dobra. To teraz tak. Ze względu na fakt, że to podepniemy pod tę strefę, czyli roboczo nazwaną strefą gazelopek, to ścieżka by tutaj musiała lecieć i tak też zrobimy. Z tym, że ta musi iść do przodu. I teraz sobie zmienimy na ścieżki pracownicze, wyłączę blokadę kątową i zmienię szerokość do 4. I teraz tak, zacznijmy może stąd jakoś. Może tak fikuśnie polecieć. O, można tutaj zakończyć. Powiedz, a można by to było to lepiej zrobić. No tak to nie. Tak to nie. Dobrze, tak bardziej. O, równo. Nie, no też mi nie pasi. Co tu się wyprawia? No dobra, o, tak może być. No zaraz tam będziecie się znowu śmiać ze mnie, że jak od linijki, nie? Ale ja lubię, wiecie, że ja lubię. Jak coś jest równe. Dobra. To zrobimy w taki oto sposób. I już pracownik sobie tutaj jakoś dojdzie. Natomiast ogarnijmy temat jeszcze tych barier. No zobaczcie. Takie coś, takie kamienie w siatce. No nie wiem, czy to pasuje do babirusy, ale szczerze powiedziawszy, niewiele mnie to obchodzi ze względu na fakt, że tak jak powiedziałem, my chcemy je tylko odchować i no i wypuścić. 1,30 m tam było minimalnie. A co to mi tu nie chce? No dobrze, niech będzie ten 1,31 m. I teraz... Czy coś tutaj? No powinno być widoczne. Miejmy nadzieję, że nic się tutaj nie będzie strasznego działo. Szklana brama wybiegu? Może być. Czemu nie? Możemy to ogarnąć gdzieś, powiedzmy tutaj. Załóżmy. I teraz byśmy ścieżkę do tego ogarnęli. Ale może tak? Ja ją troszeczkę tutaj przedłużę. Ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby to w ten sposób było. No i tutaj to, co niepotrzebne, to usunę. Tak to się prezentuje. I teraz tak. Ile tutaj tej powierzchni mamy? 800 metrów. Na spokojnie to wystarczy.
Będziemy teraz potrzebowali oczywiście wyfiltrować sobie różne informacje gatunkowe, a zatem wybieramy Babirusa, jest Babirusa sulawesca i coś do spanka. Ameryka Południowa może niekoniecznie, chociaż zaraz, chwileczkę. Wejdźmy jeszcze raz w Zopedię. Indonezja. One żyją w Indonezji. Czyli coś takiego bym tutaj miał. Australia. Schronienie z Bali. Dobra, zrobimy inaczej. Weźmy może drewniane schronienie podstawowe. Weźmy może takie coś. Oczywiście wpuszczę to, słuchajcie, w ziemię. W tym wypadku w piach bardziej. O, żeby po prostu te babiruski mogły sobie spać. Będą tam w większej ilości, więc niech będzie. Czy babirusy tutaj na małych dadzą radę? Dadzą radę. No to okej. Niech będą takie małe miejsca do spania. Proszę uprzejmie. Niech się cieszą, że mają w ogóle, nie? Dobra, coś w tym stylu. I teraz tak. No oczywiście będziemy potrzebowali korytka na karmę. No tutaj myślę, że to będzie dobre miejsce ze względu na, po pierwsze, bliskość wejścia na wybieg. To jest jedna kwestia. A po drugie, no goście będą mogli sobie podejrzeć. Oni mają dostęp tylko z dwóch stron, czyli tutaj i tutaj. No więc tak by trzeba było to poogarniać. Jakiś tutaj tę rurę wodociągową. No coś takiego im zrobimy. Dobra, i teraz zabaweczki, tak? Zabaweczki, one lubią. Ale mają tutaj tak, karmnik skrzynkowy, więc to gdzieś tu umieszczę. Też, żeby tak mniej więcej było blisko tych drzwi. I mamy kąpiel błotną, to gdzieś może tutaj? O. Bo to są takie potężne rzeczy, jak widzimy. No i wiadomo, najpierw lepiej to ulokować, a potem łatwiej będzie rozmieścić inne tutaj właśnie rzeczy typu te drzewa. Tutaj możemy coś takiego machnąć. Co to tam jeszcze? Karmnik bębnowy. To gdzieś tu może być. Dzwoneczki można byłoby postawić, powiedzmy tu. Co to tam jeszcze byśmy mieli? Pudełko kartonowe. O, tu dwa pudełka to gdzieś tutaj można dać. Słupek do ocierania. Też taka większa troszeczkę rzecz. Dobra, znacznik zapachu ziół mógłbym tutaj dać. Niech też sobie podchodzą. Goście będą się cieszyć. I psikacz. No właśnie, gdzie ten psikacz można? A psikacz gdzieś tutaj, pod drzewem. No niech mają. No dobra, to byśmy mieli, słuchajcie. I teraz wybieg nazwiemy od gatunku oczywiście. Babirusa sulawesca. I musimy wpuścić te nasze dziubasy. O, bardzo ładna samica. Cholera, ale... Aj, się narobiło. Czekajcie. Wpuśćmy te małe tu szybciutko. Przecież ona mi zaraz zejdzie na pniu. I jeszcze szybko strefa robocza. Gazelopki. Ciach. Dobra, puśćmy szybciutko czas. Tam się jeżdżą zwierzę, będą naparzać, ale no trudno. Tutaj jeszcze, o ten jak dyszy. Tutaj jeszcze, drodzy Państwo, technik co 3 miesiące i tutaj weterynarz oraz dozorca co miesiąc. Klasa karmy. A, jeszcze nie mamy nic. Dobra, czy ktoś już coś z tego magazynu wziął? O! Czas życia niestety tej samiczki jest taki, jaki jest, ale no zobaczcie, no praktycznie za bezcen. A dzięki temu mam już parkę.
No dobra, czekamy. O cholera. No tak. Bo naparzały się tam jeżozwierzę, no ale to nie miałem miejsca. Dlatego musimy to całe badziewie w postaci Babirus wychować i sprzedać. Albo wypuścić na wolność. Babirusy to już chyba raczej nie będą schodziły. Więc raczej wypuścimy. A babirusy, proszę Państwa, wyglądają w taki oto sposób. No to są akurat malutkie. No, weszły jedna w drugą, ale to za chwilę powinny sobie ogarnąć ten temat i się rozdzielić. Oczywiście informacje tutaj na tablicach must have. I zaraz jeszcze będziemy patrzeć, jeżeli chodzi o pokrycie terenu. No dobra. Biegnie dziubas. Tylko skąd on biegnie? Skąd on biegnie? Bo przecież stąd by mógł biec, nie? Czy biegnąć? Biegnąć. Wiecie co? Spróbujmy tutaj tę ścieżkę podłączyć w ten oto sposób. A, tu dalej malutka jest, ok. Ale jakieś duże by trzeba było też wpuścić, bo mamy duże. Ach, skrzynki na nadatki, skarbonki. Dla gości. Dla gości, synu. O, to są dla gości. Ach. Jeszcze się nie wyfiltrowało, dobra. To damy im tutaj, damy im, skoro tu stoją, to tutaj. Tutaj, tutaj, no dawaj, tutaj. Na tym nie oszczędzam. Jeżozwierz afrykański dołącza do Watahy. A, fajnie, fajnie. No dobrze, zobaczmy dalej jeszcze te babirusy. Tutaj mamy, o, tu piękne złotka są. No musimy to wszystko wpuścić, wychować. Niestety inaczej. Bo ten magazyn będzie non-stop przepełniony. Wyślij do zoo. No, znowu się zaczyna, no znowu się zaczyna, no ja to nie rozumiem, no co z tymi gamoniami jest nie tak, które to się tam biją? Łobuzy. No łobuzy. 11, prawie 12 lat tutaj, no ty jesteś młody, no gdzie tam startujesz? Gdzie będziesz cierpiał? Dobra, o, ten ma obrażenia, w związku z powyższym on musi trafić, słuchajcie, do tego, bez weterynarza. Musi trafić do kwarantanny. Siedmiolatek. Ten pójdzie na sprzedaż, zaraz się tym oczywiście też zajmiemy. Ale chyba teraz powinien być spokój, przez chwilę przynajmniej. Dobra. O, babiruski tutaj nam trafiają, ale zobaczmy, jak wygląda... No, ja bym chciał jakąś dorosłą. Patrzcie, ile tego mam, nie? To już nawet weterynarz nosi. Niesamowite. Widzicie? Wszyscy zaangażowani w noszenie skrzynek z babirusami. Co, to nie ma żadnej dorosłej? Same maluchy? O, żeż ty, synu. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, co tu się dzieje. Po prostu szał-pał z tymi babiruskami jest. Ale czekam na dorosłą, bo chciałbym wam również pokazać właśnie, jak duża wygląda. Końca dostaw nie widać, no. Niesamowite. Same małe. Jakie normalnie, no, niesamowite to jest. O, jest. No, pierwsza dorosła. No dobra, zobaczmy ten teren. Dobrze, trwałe schronienie 41%, teren 60%. Zaraz im tutaj... Ogarniemy to troszeczkę inaczej. Brakuje im, jak widać, gleby, więc ogarnijmy sobie tutaj tę glebę. Można, powiedzmy, ogarnąć to w taki oto sposób, tylko intensywność na 100 zwiększymy. Zróbmy to może tak.
Tutaj możemy również ciężką glebę zastosować gdzieś tak, tutaj również w tym schronieniu ogarniemy. No, tej gleby to sporo potrzebują z tego, co ja widzę. Co będzie, będzie taki wybieg z niewielką ilością zieleni. No ja nie lubię, tak, bo wolę, jak jest zielono, ale no, dobrobyt naszych zwierzaczków jest ważniejszy niż moje preferencje, w związku z tym zastosujmy może tutaj, tak żeby zniwelować trochę tego piachu, gdzieś tutaj jakieś tereny zielone, gdzie niegdzie traweczkę damy, o, proszę uprzejmie. Tutaj również by można było, to im zaraz tutaj krzaczorki jakieś postawimy, odrobina intymności będzie. Gdzieś tutaj przy naszych gościach też. No i to by było na tyle, jeśli mowa o zieleni na tym wybiegu. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko, no to pokrycie tu jest wymagane, słuchajcie. Czyli my tutaj nie mamy już możliwości, żeby zostawić tak jak jest, tylko trzeba im coś dać. No i teraz tak, filtrujemy kontynent Azja, tropiki oraz step. No i oczywiście wyłączmy projekty. No to nam nie jest potrzebne. Zobaczmy jakieś drzewa. No mamy tu agawę, mamy takie oto drzewko. Można by tutaj dać. Tu byśmy mieli jakieś baobaby, to może niekoniecznie, ale kurde. To przekozackie wielkie drzewo jest. Ale tutaj dajmy takie nieco większe. O, już jak pokryło elegancko. No dobra, natomiast dalej możemy im ogarnąć trochę tutaj traw. Tak jak powiedziałem, żeby była odrobina intymności. O, i prywatności. Chyba każdy o tym marzy, ja również. Ale różnie z tym bywa. Dalej. Coś takiego byśmy zrobili. Ok. Zobaczmy coś dla różnorodności. Jakaś dzika róża, ale to ona jest duża. Nie chodzi o coś trochę innego. Hiacynt wodny, ale to wodny. My tutaj nie mamy wody. Jastrzyń właściwy średni. O, to fajne jest. To jest fajne. Poszedłbym w to. Czemu nie? Ciekawy jestem, ten znacznik zapachu ziół, to nie trzeba go zakrywać w sumie. O, tutaj by można było tak zrobić, tutaj by też można było coś tam dać, o. Tak, żeby sobie rosło. Co my tutaj byśmy jeszcze mieli? O, kolokazja. Kolokazje są fajne, słuchajcie. Kolokazje są fajne, czemu nie? Można tutaj im zawsze dostawić. One jak się tam gdzieś schowają, to nie, nawet nie szkodzi. Też nie chcę za dużo dawać, ale o, tu mamy mniejszą taką. I z tej mniejszej to można by coś właśnie takiego ogarnąć. Tutaj dać, tutaj, gdzieś tutaj, proszę Państwa. No od razu ten wybieg inaczej wygląda, jak jest trochę zieleni, nie? O. I tak to byśmy mieli ogarnięte. Zobaczmy, tutaj środowisko, no mieścimy się w widełkach, jeżeli chodzi o teren, to również. Natomiast jeżeli mowa o trwałym schronieniu, no to wiadomo, jest tutaj bardzo dużo osobników i z tego względu właśnie jest ten problem. Natomiast później, gdy ta cała sytuacja unormuje się z babirusami, to wtedy będziemy mogli zrobić odsiew. Zwykłe do wypuszczenia na wolność. Złote spróbuję sprzedać, ale czy się uda, zobaczymy. Tymczasem zabrali mi babirusa i nie wiem dlaczego. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.